No, jednak dość szybko stanąłem. Dalej północna strona, tam pryzmy w kierunku Królewca, tak? Tu się obracamy, ktoś podebrał trochę ziemi. A przede wszystkim to zobaczyłem z roweru. Wkurza mnie takie zawsze, jak widzę, że ktoś podbiera ziemię z pryzm. Po co? Do czego w zasadzie? No i w ten sposób też niszczy to. Tam pamiątkę, nie? Co on z tą ziemią robi? No tutaj podebrany, no głupki, no. A jestem już tutaj prawie przy działkach, po wschodniej stronie Jeziora Gostomskiego leżących. I tam byłem, kawałek dalej, samochodem jeżdżąc. Tam szukałem śladów, nie mając oczywiście tych lidarów, wszystkiego. Szukałem tam, nie znalazłem wtedy tych pryzm. No bo nie doszedłem tu najwyraźniej. Ale gdzieś tam, nie wiem, to się okaże zaraz, 200 metrów. Niech będzie góra 500. Łaziłem z pewnym rozczarowaniem. Wtedy tak bardziej intuicyjnie, trochę tam na tych mapach, tak nie do końca. Dużo się wtedy intuicją kierowałem, też wyciąganiem jakichś takich wniosków, że jak to ta linia mogła iść, że ślad lasu, coś tak ten pasowało. I właśnie tam, kawałek dalej, pamiętam, łaziłem i rozczarowany nic nie znalazłem. No to tak jest z samochodem, dużą różnicę się robi, że się robi jak się jednak przemierza jakiś odcinek, a nie tam punktowo. O. Także idziemy, pryzma za pryzmą. I tutaj jeszcze. I one tutaj jakoś tak usychają. Znaczy usychają, chyba nie usychają, no. Usychają przy obecnych realiach. Po prostu tam chyba ktoś je rozebrał, tak? Ślad ruszonej ziemi na lidarze wyraźnie widać. To jest też tak, jak się na las patrzy, to widać jakoś. No. Czyli tu chyba jest koniec. O, tutaj tam kawałek jeszcze i koniec. Więc dalej to przemierzę. Jakby upewniając się, za chwilę potwierdzając, czy coś tam może jest. No, ale lider pokazuje, że nie ma, no. I potem dalej będą ślady. Tam bliżej 20 będą lepsze, konkretniejsze. Zresztą zdjęcia są na stronie, ale tak teraz spróbuję się po latach temu przyjrzeć. No i chyba nakręcić. To tyle.